jestem szczęśliwa. Jaki powód? Bo mam emeryturę niską, to jestem szczęśliwa. I pani za niską, a i te emeryturki? Poniżej dwóch, powyżej. Za 32,5 roku, żeby było 2200, co ty za emerytura? Po 30 latach pani ma taką mamę, jak to jest możliwe? No tak, tak jest możliwe. To da się wyżyć za to? Proszę pana. Chwała Bogu, że nie choruje. No powiedzmy, pani musiała, no nie wiem, leki za... Gdybym chorowała, to nie wiem, co ja bym zrobiła. Pani musiałaby leki za 500 zł na przykład. No to ja nie wiem. Na co pani najwięcej wydaje teraz? Rachunki, czynsz? Proszę pana, przede wszystkim czynsz. Ile ten czynsz? Proszę pana, łącznie z funduszem remontowym 500 zł. To 1/4 emerytury. No tak. A pani sama jeszcze we dwójkę, jak to wygląda? Dwie emerytury? Jestem sama. A to musi być ciężko i tak. Jeszcze mam... A prąd ma zdrożeć, jak pani to ocenia, że o ten VAT jedzenie 5%? Nie wyobrażam sobie. Nawet tak 60% zdrożało na niektórym. Proszę pana, 200 zł podwyżki, co to jest? Na 2 dni zakupów. A resztę co? Pani mówi o waloryzacji teraz. No, o tej marcowej waloryzacji, no. A to 2 dni nie ma, tak? Proszę pana... Gdzie się za 100 zł kupi? Za 200 zł, to proszę pana, za 100 zł to jest pół reklamówki. Pół reklamówki, no to na jeden dzień, tak? No to na 2 dni, a gdzie 28 pozostałych? To ile teraz emeryt musiałby mieć, żeby żyć godnie? Ile minimum pana, tej emerytury? Mi starczyło... Bez szale, tylko tak na wszystko ze strony. Nie żałowała na jedzeniu, tak, bo sobie żałuję. Tak, no. Czy pani teraz musi oszczędzać na jedzenie? No chleb z rzodkiewką też można zjeść. Ale to co za życie? Ale co to za życie jest? W Niemczech czy tam gdzieś we Francji widziała na pani... Na żadne przyjemności, na kino, na teatr, no niestety. Czyli na przykład do restauracji pani nie może sobie pozwolić jakieś jedzenie tam za posiłek za 100 zł. W domu zupę na 2 dni. Czyli żeby jak najtaniej było oszczędzać, tak? No oczywiście. Jak pomóc emerytom można? Ta 13 pomaga, 14 czy nic? Proszę pana, 13, 14 pomoże, owszem, pomoże, bo jakiś tam zapasik jest pieniążków, który od razu się rozchodzi. Ale proszę pana, żeby dodatek był co miesiąc. Co miesiąc? Ile co miesiąc musiało być? Pana, to 500 zł nawet, już by mi starczyło. Już by mi tam starczyło. I pani już by nie chciała tej 13 wtedy? O ile bym nie zaczęła chorować, bo to... A wcześniej były kłótnie zapisu? Tak, cały czas się kłócili. Widzi pan, jakie teraz są procesy, jakie są. Dobrze, że są te rozliczania, afera... Och, bardzo dobrze. Jaka tam była afera największa? Wizowa była, jakie tam były jeszcze? Cały czas. Pegasus, jak pan to skończył? Wczoraj pan słyszał. No. Jeszcze takie pytanie, co dobrego zrobił tu przez te pierwsze 100 dni? Ogólnie nowy rząd. No robi wszystko, co na przykład daje. Babciowe na przykład daje. Dziękuję. Babciowe i... Dobrze, że babciowe będzie? I tam coś jeszcze załatwiają. Dobrze, że te babciowe zrobi Tusk? Bardzo dobrze. Dużo osób mówi, że zadłużymy kraj, jak pan myśli. Mamy na to pieniądze, na to wszystko, na 13, 14, 800. Mamy, no jak tamci mieli, to i my mamy, nie? Tamci jeszcze okradali do tego, a my u nas na razie nie słychać. Dużo osób narzeka, że prąd zdrożeje, to wszystko, jak pan to ocenia, że... Nie, no jak zdrożeje? Czy paliwa nie ma po 5 zł? Dzisiaj dopiero mówili, że prąd normalnie zamrożony. Paliwo będzie, bo paliwo jest... Czekaj, w Szwajcarii jest zapłacone, a nie przyszło. Czy będzie pieniędzy